Tak się, słuchajcie, dzisiaj zastanawiałam, co tu porabiać. Zafarbować sobie włosy, czy nagrać odcinek o alimenciarzach i zgadnijcie, co wybrałam. Poczułam świeżą krew. Tuż po tym, jak wypuściłam odcinek Alimenciarze na światło dzienne, wypłynęły zupełnie nowe wiadomości o zupełnie nowej osobie, postaci tej szanownej rubryce dżentelmenów do wzięcia. To jest moja główna liczba. Ja jestem 11. Przyjęło się, że 11 to są gdzieś tam mistrzowskie jakieś liczby. Z tego miejsca napomknąć chciałam tylko, że bardzo dziękuję za pozytywny odzew mojego nowego cyklu Cyrk! Komediowe komentary. Cyrk! Komediowe komentary! Tydzień temu wypuściłam pierwszy odcinek z cyklu Cyrk! Komediowe komentary pod tytułem Alimenciarze! Tak. I myślałam, że temat się skończył, jakby wiesz, raz mówisz coś, tam idziesz dalej, nie wracasz. Ale na światło dzienne wypłynęły nowe fakty o królu alimenciarzy. Top of the top. Kot kotów niepłacenia alimentów, kobicie, nie? Pan Krzysztof Krawczyk. Zatańczysz ze mną jeszcze raz, ostatni raz. Mikołaj. Czy mi się wydaje, czy powiedziałeś coś o swojej żonie? Tak. Ale ty nie masz żony, prawda? Wyobraźcie sobie, facet sobie gra od lat w serialach. Widzisz go na co dzień i wiesz, że zarabia, bo jakby widzisz go w pracy, nie? Bo on nie jest w stanie udowodnić, że on nie pracuje, nie? On nie ma dochodów. Bo ty widzisz jego pracę, kurwa, w telewizji, nie? Ty widzisz, oglądasz, włączasz tego pilota, naciskasz i ty go widzisz. Jakby widzisz, że on jest w pracy. 40 milionów ludzi w tym kraju są w stanie zweryfikować, że facet ma dochody. Wystarczy włączyć telewizję. Nie ma. Generalnie nie ma. Nie ma, pani, nie ma. 3 lata facet nie płaci alimentów. I brewka mu nie tyknie. Pewnie kupił dziecku Lego. Albo drona kupił dziecku. Jednemu czy drugiemu. I jego żona nowa raz zrobiła obiad jego dzieciom starym. No to on nie musi już płacić alimentów, nie? Jakim kluczem? Mężczyźni decydują, żeby zachować się w taki sposób, jaki się zachowują w stosunku do swoich potomków. To jest dla mnie cały czas mystery. Zagadka, nie? Nie wiem. No ja nie dojdę. Nie dochodzi także Fabiański ostatnio. Znokautowany w 35 sekundach. Upsi dupsi! Ale dobra, o nim później. Mikołaj K. Jak przedstawiałem go portale internetowe. Mikołaj K. Dostał akt oskarżenia, ponoć. Podobno, piszą portale. 100 ileś tysięcy złotych. Tyle pieniędzy nie zobaczył jego jeden syn i drugi syn. Także królem alimenciarzy zostaje Mikołaj K. Jest to fan i to jest, wiesz, to... Nikt ci tego nie zabierze, to jest niesamowite. W mojej sekcji cyrku zostałeś klaunem. Wszyscy się śmieją, nie? Wychodzi klaun na arenę. Nie ma pani na alimenty, nie ma pani! Ja wszyscy... I odpalają sobie jego kolejny odcinek serialu w TVP. Cyrk! Komediowe komentary! Swoją drogą, nie chciałabym się przypieprzać do TVP, ale to zrobię. Jeżeli macie takiego pana w swoim składziku porcelany, który aż tak rażąco, bo 100 parę tysięcy być dużym swoim dzieciakom, to są duże kwoty, rażąco jest to jakby ojcem roku, to może dogadajcie się w takim razie z drugą stroną konfliktu, że połowa pensji z TVP będzie szła na spłatę jego zadłużenia i w ten sposób on będzie mieć szansę wyjścia z twarzą z sytuacji. TVP załatwi sprawę po Bożemu i tyle, no. Bo pozbawiać pracy go nie możemy, bo już wtedy w ogóle będzie, że... No tak, nagonka medialna doprowadziła mnie do... On się potem zacznie leczyć na depresję, już nic się z niego nie ściągnie, nie? Paulina Smaszcz. You are such a petarda. Paulina Smaszcz, kurze... Już nie. W tej pozycji chciałam powiedzieć, że panią Paulinę rozumiem. Po tym, co ostatnio państwo kurzopki przedstawili w sieci, to wymazane błotem w Jordanii. Pojechali na wycieczkę znowu do Izraela, Jordanii, znowu w to samo miejsce. I kurwa, zachowują się jak taka para, która w ogóle nie miała nigdy życia przed sobą. Oni nie są zakochani po raz pierwszy. Mają w głowie memory card. Mają taką kartę pamięci, że już raz byli zakochani. Gdzieś stworzyli rodziny. Dzieci ich rosną, które chodzą do podstawówki, do szkół średnich. Nie ośmieszać ich, po prostu. Dzieci w swoich głowach, które wyniosły w świat jako dom rodzinny, wyniosły także te wspomnienia. I teraz on to po prostu psz,
kasuje, biorąc tam nową pannicę. Jakby nigdy nic, te same restauracje, w te same miejsca, w te same błoto, tym samym błotem się chlapie. I udaje, że historia nie zniknie, bo on wymazał, on się urodził wczoraj, nie? Jak te dzieci się mają czuć? No nawet jak są dorosłe, nie? Taki gwałt na wspomnieniach o rodzinie, którą się tworzyło, o tych choinkach, które się ubierało co grudnia, o te prezenty i te Mikołaje i te wszystkie inne kinderparty, na które się chodziło i zebrania i te właśnie wakacje, których się tworzyło filmiki potem na swoich laptopach, wspomnienia, że on to wszystko przekreśla, no srana to po prostu, rzucając zdjęcia z nową ukochaną, którą zna ile rok? Zarówno pani Katarzyna Cichopek, jak i jej facet Kurzejewski mają i środki, i możliwości do podróżowania po całym świecie. No na litość boską, stary, nie jesteś w stanie wymyślić nowej miejscówki, do której nową dupę zabierzesz? A nawet jako nowa kobieta to bym się trochę obraziła, nie? Że Jezu, to on mi zabiera ciągle w te same miejsca, gdzie ta jego żona z tymi synami jeździła? To naprawdę nie możemy, nie wiem, do Stanów je lećcie, z ile tam jest Stanów do zwiedzenia? Tam się, tam są nowe atrakcje, nie wiem, na Rodeo zacznijcie jeździć. Budujcie swój świat, swoją historię, swoją metrykę od początku. Bo ja wiem, że wy jesteście teraz świeżo zakochani i uprawiacie bardzo dużo miłości cielesnej, ale naprawdę my nie musimy tego oglądać. Przysięgam wam. Nie, tak was zaskoczę. Nie musimy tego oglądać. Jest taki moment, że nie musisz włączać kamery. Mało tego, możesz włączyć tę kamerę, ale nie musisz tego postować. Wyobraź sobie, Kasiu, nie musisz. Nie musisz postować, jak się rzucasz śnieżkami ubrana jak nastolatka w fioletowej kurteczce. Nie musisz. Czasami warto obejrzeć wideoblogerkę i się dowiesz, że nie wszystko jest warte postowania. Nie wszystko jest warte opublikowania w sieci. Bo jak ja bym miała postować wszystko, co się u mnie w domu dzieje, stare. To bym miała taką oglądalność, przysięgam ci, taką. Tak by mi się hajs zgadzał. Ja bym tutaj, ja bym jeździła, miałem barona, krowy życia, by wszystkie bym miała tak. W Google Boxie by mówili tylko o mnie. Ale po co? Cyrk. Komediowe komentary. W zeszłym odcinku już mówiłam o Piotrze Leroyu Marzec. Raperze, pośle na Sejm, Sejm na pośle, którego żona, była żona, stała się jego byłą żoną niedawno, co myślę, że nadal przeżywa, bo kobiety my dłużej dochodzimy do zdrowia emocjonalnego po rozstaniu. Że ma trójkę dzieci, jedno zamieszkało z ojcem, dwójkę ma jeszcze do wychowania i ona teraz została sama. Wcześniej siedziała w domu z dziećmi, je wychowywała, więc została bez środków do życia. I ona ogłasza, że właśnie jej wyłączyli gaz, ogrzewanie w domu. Nie tylko to, które grzeje mleko albo robi zupę, ale także w to, ten gaz w kaloryferach, który powoduje, że nie zamarzną zimą. I może pomyj się wylało na byłą żonę Leroya, że jak ona nie poszła do roboty, to se ma zapłacić za ten gaz! Ale miała trójkę dzieci, więc ona de facto pracowała, bo ona de facto dbała o siebie w ciąży, donosiła ciążę, urodziła, potem była w połogu, potem karmiła cycem, potem wychowywała, wstawała w nocy, wycierała nosa, żeby on mógł rozwijać się zawodowo. Więc błagam was, nie powielajcie tych fatalnych tekstów o kobietach, które są w domu, że one nic nie robią, bo one pracują, tylko one nie pracują dla korporacji, one nie pracują dla Sejmu. Ona z jednej osoby zrobiła trójkę, nie? Z siebie. Z jednej, jak stoi ta poczta, zrobiła trzy razy człowieka. Trzy razy człowiek pójdzie do pracy, trzy razy człowiek odłoży pieniądze na emeryturę, trzy razy człowiek zarobi na ZUS, trzy razy człowiek będzie zapieprzał na ten cały system. Więc ona trzykrotnie pracowała, żeby system w Polsce się zgadzał, bo teraz jej dzieci będą kiedyś dorosłe, będą pracowały na nasze emerytury. Koniec, kropka. Po pierwsze. Po drugie, to, że ona siedziała w domu, to nie oznacza, że ona nic nie robiła, bo ktokolwiek siedzi w domu z dziećmi, wie, jakie to jest trudne. To po trzecie, Leroy mógł się realizować. To on mógł startować na Sejm, to on mógł chodzić po telewizjach, palić sobie blanty i chcieć legalizować marihuanę, robić wiece, srece, konferencje, fotografować się, bo miał na to czas, który dała mu ona, zajmując się jego dziećmi. Rozumiecie? Ona pracowała, była nianią jego dzieci. I on teraz nie zapłaci im za ogrzewanie. Jego własne dzieci będą miały zimno. Mama nie ugotuje im kurczaka, im nie zrobi zupy, im nie ugotuje. Pomidorowej im nie poda. Twoje dzieci, Leroy, nie będą miały ciepła w domu. I to jest dla ciebie takie fajne? No to pokazałem jej, że to ja zarabiałem. To pokazałem jej, że to ja miałem pieniądze.
ty wiesz, co ty pokazałeś? Wiesz, co, wiesz, na co wystawiłeś swoje dzieci? Na to, że ona teraz siedzi i płacze? Na to, że ona teraz siedzi i jest rozdygotana? A brońcie, Panie Boże, bo też czasami tak kobiety przeżywają sytuację, że łapią za butelkę. Być może ona, żeby cały ten stres, który przeszła i który zaraz otworzy jedno wino z koleżanką, się okaże, że się wpuści w alkoholizm. Bo to ona jest tylko człowiekiem, który został porzucony przez męża, który nie ma, który ma 40 parę lat i nie ma wyrobionego zawodu, który przez ostatnie lata chował dzieci, bardzo się dobrze z tym czuł, myślał, że takie są podzielone role w tym związku, że ona jest z dziećmi, on zarabia. Ona gdzieś może przeżyć załamanie nerwowe i to zafundował jej swojemu dziecku, jednemu i drugiemu. Że one tak są w domu, w którym nie ma taty, nie mają do kogo skłonić się o pomoc i widzą mamy, która albo płacze, albo krzyczy, bo jest zdenerwowana, albo sięgnie po butelkę, żeby się wyluzować wieczorem. Taką przyszłość zgotowałeś swojemu dziecku, jednemu i drugiemu, a pamiętajmy, że w wywiadach mówiłeś, że twój tata nie był dla ciebie najfajniejszym tatą. Więc teraz zreflektuj lustro. Zreflektuj to lustro, kolego. Smutne to jest, to nawet nie jest zabawne, to w ogóle nie jest już śmieszne, nie? Co facet robią ze swoimi własnymi dziećmi, żeby dokuczyć kobiecie, żeby udowodnić światu, że ona nie miała na rachunek. No nie miała i co? Bo ty zarabiałeś, a ona rodziła dzieci. A ty miałeś czas, żeby się rozwijać. Do czego cię to, człowieku, doprowadziło? Do tego, że jesteś po prostu alimenciarzem, który zostawił żonę z dziećmi i jesteś taki sam jak każdy inny i nie okazałeś się lepszy od swojego ojca. Cyrk. Komediowe komentary. Tutaj pan Skiba się ostatnio wypowiedział, wszedł w spór z panem Prokopem, który mu tam jakoś odpowiedział, że pan Prokop i pan to są takie osoby, które po zrobieniu zlecenia dla danej korporacji, która wynajmuje ich na event, po prostu ucieka. Żadnego zdjęcia, żadnego autografu, tylko cześć jak czapka, dokładnie w punkt wychodzę, nie? A czy pani w Żabce zostaje po godzinach palić papierosy ze swoim szefem, czy idzie do swojej rodziny? Bo dokładnie o 17 skończyła zmianę. No, otóż to! Pan Skiba już ma swoje lata, więc taki stary sposób robienia interesów. Golonkę zjeść, piwka się napić, wódeczkę się napić, tak. Ja mu to zatańczymy sobie teraz. I co? Dostanę jeszcze jedno zleconko? Podpisze mi pan tutaj, że jeszcze raz mogę wystąpić? Kiedy macie kolejny event? Kiedy jest kolejna integracja Toyoty? To ja. Fajny byłem, nie? Kolegę się z prezesami korporacji, którzy mogą mi coś zlecić. A ty nie, Prokop Sztur. Mędził i se wymędził młodą dupkę, nie? Coś mu z tych integracji zostało. Pytanie, jak na to jego była żona? Dobra, kochani. W dzisiejszym cyrku nasze małpy wystąpiły, dziękujemy. Poprosimy o lajka w górę, jeżeli się podobał cyrk, jeżeli chcecie kolejne tematy. Co się dzieje w życiu publicznym takiego trochę jakby, że może ochotę czasem a splunąć, aż oci się odbić. Ja my pożartujmy sobie na ten temat, tak by było najlepiej, żebyśmy po prostu się nie denerwowali. Tego sobie pożartujmy i wtedy spuszczamy powietrze z balonika, że nasze życia są zupełnie normalne. Każdy człowiek jest grzeszny, nie? Każdy człowiek ma coś tam na sumieniu. Więc jeżeli chcesz kolejny odcinek z cyklu Cyrk, poproszę o łapkę w górę. No i jeśli możecie, udostępniajcie. Wszystkiego dobrego, bawcie się dobrze w swoich własnych życiach. Nie bierzcie tak życia na poważnie, bo wszyscy tak naprawdę jesteśmy w cyrku, wiecie, o co chodzi.